po długich 3 latach udało nam się wreszcie spotkać podczas konferencji partnerów biznesowych Profi Auto i Motoprofilu. To dla nas ogromna radość, że wreszcie możemy się spotkać w realnym świecie, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o planach, pokazać tak naprawdę, co udało nam się zrobić przez ten czas. Chciałem poinformować wszystkich naszych partnerów, klientów, przyjaciół, że konferencja, na której właśnie jesteśmy, ona jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pretekstem do meczu, jaki był wczoraj rozegrany. Graliśmy na boisku, gdzie trenowała reprezentacja Polski. Tak się przypadkowo składa, że wygrała drużyna, w której grałem. Wygrała w pełni zasłużenie 5-3, natomiast przeciwnicy byli naprawdę fantastyczni. Jeszcze lepsza była tak naprawdę publiczność. Bardzo mocno chciałbym podziękować firmie Motoprofil za tak wspaniałe wyróżnienie. Tym bardziej, że do samego końca było to trzymane w tajemnicy i nic o tym nie wiedziałem. Marketing jest czymś, czym zajmuję się od wielu lat. Staram się zawsze robić to na 200%. Razem z zespołem Profi Auto budować wspólny wizerunek marki. Jesteśmy po pierwszej części naszego spotkania, czyli po porannej konferencji Profi Auto, na której występowało wielu ciekawych prelegentów, w tym pan dr Mario Helger, który pokazał nam, jak będzie wyglądać motoryzacja przyszłości. Natomiast my skupiamy się na tym, co tu i teraz, nie zapominając oczywiście o tym, co czeka nas za rogiem, więc za chwilę przygotowujemy się do wieczornej części, podczas której będzie fantastyczna gala, świetny koncert, cudowne jedzenie. Mam nadzieję, że świetna zabawa. We'll be right back.